Dobrze, proszę Państwa, dziękujemy za przybycie. Cieszymy się, że Państwo są dzisiaj z nami. Witamy na pierwszej konferencji Ruchu Miejskiego Wspólny Olsztyn. W kilku słowach chcemy przedstawić, kim jesteśmy, po co z Państwem tutaj się spotkaliśmy. No i mam nadzieję potem na twórczą i kreatywną dyskusję. Dobry, Monika Hosman-Kniewska. Tak jak Państwo tutaj widzicie na tych dymkach, mamy wypisane rzeczy, które są dla nas bardzo ważne. Najważniejsze nasze wartości, które tak naprawdę nas połączyły. I mamy tutaj szacunek, który jest taką nadrzędną wartością. Szacunek do mieszkańców, do miasta, do przestrzeni, do pieniędzy. To także decyzyjność, uczciwość, współpraca, rzetelność, jawność, kompetencje i kompetencje. Ja nie będę opowiadać o wszystkich, ponieważ też mam taką wiarę, że to nie są puste słowa. My ją żeśmy przemyśleli, przedyskutowali i one się przekładają na takie działania, które chcielibyśmy wdrażać. Wspólny Olsztyn to wspólnie my. Spotkaliśmy się około 8 miesięcy temu jako wolne elektrony, które działają w przestrzeni miejskiej od wielu lat. Są wśród nas lokalni liderzy opinii, działacze organizacji pozarządowych, różnych ciał doradczych. Spotkaliśmy się te 8 miesięcy temu po to, aby połączyć siły i zrobić coś więcej razem. Dlatego, że wspólnie możemy zrobić więcej niż każdy z nas osobno. Te 8 miesięcy temu bardzo intensywnie dyskutowaliśmy na temat tego, jak to powinno wyglądać, co nas powinno łączyć. Dlatego wypisaliśmy sobie taki dekalog, te wszystkie wartości, które nas łączą. Do tej pory udało nam się przedstawić Państwu kilka akcji, które miały nas zaprezentować jako ludzi, którzy chcą pomagać, niekoniecznie prezentując siebie. Inspiracją dla nas była niewidzialna ręka, czyli pewne takie poczynianie, które ma na celu wnieść innym pomoc, wpływać pozytywnie na nasze otoczenie, niekoniecznie promując siebie. Dzisiaj podjęliśmy tę odwagę i to wyzwanie, aby przedstawić sobie z imienia i nazwiska, dlatego że chcemy to filmować swoim nazwiskiem i swoją twarzą, nie mamy nic do ukrycia. Zapewniamy Państwa, że takich akcji, które prezentowaliśmy do tej pory, będzie więcej. W tej chwili one będą oparte o nasz program. Chcemy konsultować z mieszkańcami i mieszkankami naszego miasta te wartości, ten program, który przygotowaliśmy. Dlatego te wszystkie akcje, które w tej chwili się pojawią, będą one odnosiły się do tych zagadnień, które chcemy poruszać. Tak, abyśmy z mieszkańcami i mieszkankami tego miasta mogli razem wypracować i dopracować ten program ku lepszemu. Chcemy być jawni, kompetentni, rzetelni, uczciwi, dlatego też dzisiaj przed Państwem stoimy. Dlatego także nie ukrywamy, że część z nas stwierdziła, że czas sięgnąć także po inne narzędzia. Narzędzia, które spowodują, że będzie większy realny wpływ na to, jak możemy zmieniać to miasto. Dlatego nie ukrywamy tego, że część z nas podejmie to ryzyko i odpowiedzialność i będzie chciało też startować w wyborach do Rady Miasta, dlatego że to jest jedna z form działania. Uprzedzamy jednak, że to jest początek naszych działań. To jest tylko jeden z kroków, z etapów naszego działania. Nie chcemy skupiać się tylko i wyłącznie na tym zadaniu. Chcemy pracować, mam nadzieję, że przez wiele lat na rzecz wspólnego Olsztyna. Ja spróbuję przedstawić Państwu tę grupę, która podjęła właśnie się takich różnych działań. Tak, zacznę od Agatki. Agatka Rostek, nasza chyba najmłodsza. Ktoś nie najmłodsza jest w domu. Ale tak, Monika Falej, założycielka, inicjatorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Od chyba kilkudziesięciu już lat działa w organizacjach pozarządowych na rzecz właśnie tworzenia takiego społeczeństwa obywatelskiego, współpracy z samorządem, też prezes Fundacji FIKA, wiele, wiele innych. Jeżeli ja o czymś zapomnę, to więc pomóżcie, bo tu każdy z nas jest osobą bardzo mocno działającą. Tych funkcji jest tak dużo i różnych, że nie będziemy tutaj wszystkiego wyliczać. Ale tutaj Pani Teresa Pokora Wierzbyńska, radna osiedla Mazurskie, też działaczka społeczna, mediatorka, socjoterapeutka, działa w obszarze przemocy. Aleksandra Drzał, sierocka, adiunktka Katedry Kulturoznawstwa na Uniwersytecie, fanka filmu, współzałożyła fundację inicjatyw filmowych Tu się mówi. To teraz już tak pójdę chyba. Mirek Arczak, znany przez 5 lat pracował, ale też działał społecznie, jako oficer
rowerowy. Jest też prezesem Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Młyn. Działa na rzecz takiego propagowania amatorskiego sportu, turystyki. No często Państwo mogą zobaczyć go częściej na rowerze niż na piechotę. Wiem, Bartłomiej Biedziów. Również osoba zaangażowana w organizacje pozarządowe od kilkunastu lat działa w Forum Rozwoju Olsztyna. Taki interesuje się szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Paweł Szczur, tutaj kolega trzyma jawność. Tak, jawność jest ważna w przestrzeni publicznej. Paweł jest też taką osobą, która działa na Zatorzu, działa w koalicji na rzecz Zatorza i też interesuje się przestrzenią. Mamy dużo osób, które wśród nas wywodzi się z tego takiego zainteresowania tym, co wokół nas. Coś jeszcze, Paweł, dopowiedziałam wszystko? Dobrze, to przejdę tutaj. Borys Zazorycki, przedsiębiorca, działa społecznie działa na rzecz poprawy ruchu drogowego w Olsztynie, działa w Obywatelskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu. Właśnie. Tutaj mamy Jacka Rostka, też młody przedsiębiorca, prowadzi pracownię urbanistyki. Jest też takim animatorem, inicjatorem działań podwórkowych. Jego podwórko właśnie w tamtym roku zwyciężyło w podwórkach z natury i Jacek kontynuuje to na innych podwórkach, te swoje działania. Andrzej Poterała, od 8 lat przedsiębiorca, który mam nadzieję tworzy istotny punkt na mapie Starówki Olsztyna. Od 5 lat wiceprzewodniczący Obywatelskiej Rady Kultury, z wykształcenia humanista, urodzony na Zatorzu, żyjący tam całe życie, z którego nie chce się wyprowadzić do końca swojego życia. No i może siebie jeszcze na końcu, Monika Hausmann-Pniecka. Ja też jestem od kilkudziesięciu lat związana z sektorem pozarządowym, z organizacjami, ale też jestem trenerką, animatorką. Też akurat się tak złożyło, że działam na Zatorzu i tam mieszkam i też propaguję takie sąsiedzkie działania. No i tutaj patrzę, jeszcze nam został Adaś nasz, który nas wspiera tutaj. Adam Krywko, obecnie nasz fotograf, ale nie tylko. No tak. To my. Proszę Państwa, mamy piękną pogodę, jednak temperatura jest ekstremalna, jak to wybraliśmy na najcieplejszy, najgorętszy dzień na to, aby Państwu się przedstawić, więc nie chcemy przedłużać tej oficjalnej części. Zapraszamy Państwa do dyskusji, do zadawania pytań. Jesteśmy otwarci na to, aby po prostu porozmawiać. Bardzo ważnym momentem dla wszystkich mieszkańców jest okazja do spotkania się i rozmowy o tym programie, o którym tutaj była mowa. Tym momentem będzie już najbliższa sobota. W Parku Centralnym, przy fontannie, od 17 do 19 będziemy czekać na tych, którzy będą chcieli podyskutować, dorzucić coś do programu, zaproponować swoje bolączki albo zaproponować pomysły, które być może w głowach urodziły się już wiele, wiele lat temu. Od żadnych tematów nie będziemy uciekać, bo nasz program jest kompleksowy, on traktuje naprawdę wszystkie przestrzenie, z których składa się miasto. Nie tylko ta fizyczna przestrzeń, ale też taka ulotna, typu chociażby sprawy związane z kulturą, z działalnością gospodarczą, czy aktywnością obywatelską. O tym wszystkim będziemy chcieli podyskutować, a punktem wyjścia będzie już to, co przez ostatnie miesiące wypracowaliśmy, jednak absolutnie nie chcemy zamykać się na pomysły kierowane do nas przez mieszkańców, jak również będziemy zachęcali do kolejnych akcji, z których do tej pory byliśmy jakoś tam znani, ponieważ pomysły w naszych głowach już są, część akcji jest przygotowywana, ale mieszkańcy również mogą nam zaproponować albo swój współudział, albo po prostu zdradzić nam pomysły na ciekawe inicjatywy, które można zrealizować na terenie Olsztyna. Czyli ta sobota, najbliższa sobota od 17 przy fontannie w Parku Centralnym. Tak, można z nami porozmawiać, ale na warsztaty, będzie można po prostu miło spędzić czas. Także przyjdźcie Państwo z całymi rodzinami. Zapraszam. Wspólne, tak? Może jeszcze dopowiem jedną rzecz. To logo też zostało wspólnie wypracowane. Patrząc na te wszystkie nasze wartości, chcemy, żeby mieszkanki, mieszkaniki również ten wspólny Olsztyn tworzyli. Ponieważ dla nas to jest jakby pewna priorytetowa rzecz, żebyśmy wspólnie właśnie pokazywali, że w Olsztynie da się.
pod takim hasłem też chcemy różne inicjatywy podejmować. Będziemy na pracę zespołową, bo to jest wspólna, że to rzeczywiście będziemy mieli podział kompetencji, tak? Wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie potrzebna osoba, która będzie nas musiała reprezentować albo będzie przekazywała tę informację. Chcemy, aby w każdym istotnym temacie wypowiadał się albo wypowiadała się ta osoba, która zna się najlepiej. Czyli te kompetencje dla nas są niezwykle ważne, więc jeżeli będzie telefon, że trzeba się wypowiedzieć albo zająć stanowisko w jakiejś sprawie, to będziemy po prostu kierować to do osoby, która rzeczywiście zna się na tym, ma tutaj akurat wiedzę, doświadczenie i kompetencje przede wszystkim. Czyli na razie lidera nie ma. To jest trzon. To jest trzon. Trzon, tak. Zapraszamy do współpracy tym, którzy są bliskie nasze wartości. Społeczności, którą tworzymy i chcemy rozwijać. Dlatego na to pytanie odpowiedź właśnie brzmi, że praca zespołowa jest dla nas nadrzędna. I to dla niektórych może będzie zaskoczenie, ale w sobotę można o tym podyskutować, jakie są zalety takiego eksperckiego podejścia, ponieważ kompetencje są dla nas jednymi z najważniejszych wartości, a nie udawanie bycia omnibusem i silenia się na robienie doktoratów, tych symbolicznych doktoratów z każdego tematu miejskiego. Tak się po prostu nie da prowadzić tak dużego miasta i mamy na to dziesiątki pomysłów, które są zawarte w tym programie, o którym będziemy w sobotę chcieli podyskutować. A czy możecie powiedzieć, znaczy zdradzić jakieś kilka punktów tego, jak wy sobie ten Olsztyn wasz wyobrażacie? Co tam będzie, nie wiem, tramwaje tak, tramwaje nie. Czy macie coś takiego właśnie, co można znaczy, zachęcić ludzi, mamy, żeby... Mamy program, który chcemy przedstawić, ale tak jak już tu wspomnieliśmy, przede wszystkim chcemy go skonsultować z mieszkańcami, bo chcemy być tak naprawdę reprezentantem mieszkańców, mieszkanek Olsztyna w tej przestrzeni, gdzie tak naprawdę ich się nie dostrzega. Więc te wszystkie rzeczy będziemy przede wszystkim weryfikowali z mieszkańcami. I ważniejsze niż konkretne rzeczy, takie jak przywrócenie linii numer 15, czy jakieś bardziej medialne obietnice, jest to, aby wsłuchać się w głos mieszkańców. Jest też w tej chwili taki głośny temat zakazu alkoholu po 22. I mniej istotne dla nas jest to, czy on jest słuszny, czy nie, czy on wpłynie pozytywnie na współżycie mieszkańców i mieszkanek, a to, że po prostu nie wysłuchano głosu mieszkańców. Były konsultacje społeczne, były konsultacje z Radami Miasta, a Rada Miasta decyduje sama sobie. I to jest, to pokazuje, że nie, to ciało oderwało się od swoich reprezentantów, tak, od swoich przedstawicieli, którzy ich wybrali. Narzędzie, które pozwoli nam lepiej realizować nasz program, to udział w wyborach do Rady Miasta. Nie chcemy w tej chwili jeszcze mówić, kto będzie, dlatego że po pierwsze nie zostały rozpisane terminy wyborów, nie ma też oficjalnej kampanii wyborczej, więc musieliśmy po prostu także łamać prawo. Poza tym to jest rzecz otwarta. Powiem Państwu szczerze, tutaj nikt z nas nie miał ochoty i nie miał ciśnienia do tego, aby w tych wyborach brać udział. Stwierdziliśmy, że taka jest naturalna kolej rzeczy. Jeżeli chcemy być odpowiedzialni za to miasto, to musimy wziąć odpowiedzialność także na tym poziomie. Ważne jest to, że to nie jest tak, że powstaliśmy znikąd, tak? Że już mamy ze sobą bardzo dużo doświadczeń takiej pracy społecznej i to jakby też nas uwiarygodni. Czy to jest element kampanii wyborczej? To jest element przedstawienia ruchu. Chcieliśmy przez jakiś czas być niewidoczni i działać w ten sposób, jednak jeżeli mamy zamiar włączyć to kolejnych mieszkańców i kolejnych mieszkańców, to musimy po prostu się przedstawić. Jawność, uczciwość i rzetelność nam nakazuje, aby się dzisiaj z Państwem spotkać i powiedzieć, kim jesteśmy. I po wyborach dalej. Oczywiście, jak najbardziej. Tu istotne było pierwsze zdanie, które powiedział Andrzej, że dzisiaj ogłaszamy zawiązanie ruchu miejskiego, którego oczywiście pewnym etapem są najbliższe wybory, ale generalnie dystansem naszym jest maraton, a nie krótki wyścig wokół bloku. Także tutaj zdecydowanie chcemy rozwiązywać problemy na dekady, a nie na najbliższe miesiące. Także nie do końca interesuje nas udział w takich detalicznych rozmowach. Interesuje nas rozmowa o i decydowanie o bardziej zasadniczych tematach. Jakimi na przykład są właśnie brak albo niedoskonałe konsultacje społeczne, bo sama decyzja jest efektem tego, jak słucha się lub się nie wysłuchuje
mieszkańców. A dobre przykłady również u nas są na terenie Olsztyna i nawet w tym czasie. Przecież między innymi współprowadzimy konsultacje na terenie Zatorza, dzięki którym pokazujemy i mieszkańcy pokazują przede wszystkim, że właśnie da się rozmawiać z mieszkańcami, słuchać ich i stosować się do tego, co mieszkańcy proponują, bo to są bardzo często bardzo rozsądne propozycje, przemyślane, wynikające z tego, że wiele osób dziesiątkami lat tutaj mieszka, ma swoje problemy, ale ma też swoje spostrzeżenia i pomysły na to miasto. I my chcemy wykorzystywać te pomysły, ale jednocześnie stosować te nasze doświadczenia, jak tutaj było przy tych wizytówkach, myślę, wyraźnie pokazane, że jesteśmy doświadczonymi działaczami, działaczkami z różnych środowisk i ta różnorodność jest w sumie naszym bogactwem. To nie jest zbiór pojedynczych jednostek, tylko wreszcie silna reprezentacja mieszkańców. Na coś takiego mamy nadzieję. Jakoś formalnie tą strukturę będziecie mieli, nie wiem, czy to będzie w formie stowarzyszenia, czy takiego luźnego właśnie. Zastanawiamy się. Na razie nie ma takich potrzeb, ponieważ tematy, które poruszamy, są na tyle ogólne, że nie wymagają składania żadnych oficjalnych wniosków, pieczątki, osobowości prawnej. Bo nasze organizacje doskonale sobie radzą na bieżąco z taką działalnością, z występowaniem o informację publiczną, czy interweniowaniem właśnie dzięki Państwu w pewnych sprawach. Ale jeżeli będzie tylko taka potrzeba, to wszystkie narzędzia, które będą nam potrzebne do realizacji programu, będziemy rozważać. Ale wciąż podkreślamy, że będziemy rozważać wspólnie z mieszkańcami. Jeżeli się okaże, że taka reprezentacja oficjalna jest potrzebna, to mamy nadzieję na nowych członków, być może którzy sami stworzą takie organizacje. Są struktury, które są od lat niewykorzystane. Rady osiedli to jest przecież narzędzie, które jest formalnie powołane do pewnych prac i nie jest do końca wykorzystane. To są rzeczy, które mamy w programie, na które mamy konkretne pomysły i o tym wszystkim właśnie w sobotę. Thank you.